Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Uczymy się razem. Geografia do klasy szóstej. Temat. Określanie położenia w praktyce. Rozciągłość południkowa. Rozciągłość południkowa to różnica szerokości geograficznej między punktem wysuniętym najdalej na północ, a punktem wysuniętym najdalej na południe. Rozciągłość południkowa określana jest wzdłuż południków, a wyznaczana przez równoleżniki przechodzące przez każdy z dwóch skrajnych punktów. Jeśli punkty leżą na tej samej półkuli, to wartości szerokości geograficznej odejmujemy. Jeżeli przez obszar przechodzi południk 0 stopni, to punkty leżą na dwóch różnych półkulach i wówczas wartości długości geograficznej dodajemy. Rozciągłość równoleżnikowa to różnica długości geograficznych punktu wysuniętego najdalej na zachód i punktu wysuniętego najdalej na wschód. Rozciągłość równoleżnikowa jest określana w kierunku równoleżnikowym, a wyznaczana przez południki obu skrajnych punktów. U góry zdjęcie Europa zaznaczono układ południków i równoleżników. Rozciągłość równoleżnikowa Europy wynosi 5,6 tysięcy km, czyli 79 stopni. Rozciągłość południkowa Europy 4,2 tysiące km, to jest 35 stopni. Przykłady. Europa położona jest na półkuli północnej, umiarkowanych szerokościach geograficznych. Rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie do gór Ural na wschodzie oraz od Oceanu Arktycznego, ewentualnie Morza Norweskiego i Morza Barentsa, na północy do Morza Śródziemnego i Morza Czarnego na południu. Najdalej wysuniętym na północ punktem Europy na stałym lądzie jest przylądek Nordkinn w Norwegii. Jego szerokość geograficzna wynosi 71 stopni 8 minut szerokości geograficznej północnej, a długość geograficzna 27 stopni 39 minut długości geograficznej wschodniej. A długość geograficzna 27 stopni 39 minut długości geograficznej wschodniej. Wschodnia półkula. Często uznawany za najdalej na północ leżący punkt Europy, Nordkap, przylądek północny, rzeczywiście leży dalej na północ, ale zlokalizowany jest na wyspie, a nie na stałym lądzie. Najdalej na południe wysuniętym w Europie punktem jest położony w Hiszpanii i oblewany wodami cieśniny gibraltarskiej przylądek Marokwi. Jego szerokość geograficzna wynosi 35 stopni 58 minut szerokości geograficznej północnej, a długość geograficzna 5 stopni 37 minut długości geograficznej zachodniej. Rozciągłość południkowa Europy wynosi więc nieco ponad 34 stopnie, czemu odpowiada odległość 4,2 tysiące km. Obok zdjęcia przylądek Nordkinn, Norwegia i przylądek Marokwi, zdjęcie satelitarne w Hiszpanii. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa Europy. Najdalej na zachód wysuniętym punktem Europy jest przylądek Roca w Portugalii. Jego długość geograficzna wynosi 9 stopni 30 minut długości geograficznej zachodniej, a szerokość geograficzna 38 stopni 46 minut szerokości geograficznej północnej. Najdalej na wschód wysuniętym punktem Europy jest ujście rzeki Bejdarata do Morza Karskiego. Jego długość geograficzna wynosi 68 stopni 15 minut długości geograficznej wschodniej. Rozciągłość równoleżnikowa Europy wynosi zatem 78 stopni, którym odpowiada odległość 5,6 tysięcy km. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa Australii. Skrajne punkty Australii to północny 10 stopni 43 minuty szerokości geograficznej południowej, to jest przylądek York, południowy 39 stopni 8 minut szerokości geograficznej południowej, przylądek południowo-wschodni, zachodni 113 minut 9 stopni długości geograficznej wschodniej, Steep Point, wschodni 153 stopnie 42 minuty długości geograficznej wschodniej, przylądek Byrona. U góry mapa Australii z zaznaczonymi południkami i równoleżnikami. Włączając przybrzeżne wyspy Australii, najdalej na południe wysuniętym punktem jest przylądek południowo-wschodni na Tasmanii, leżący na 39 stopniu 8 minut szerokości geograficznej południowej. Na północy najdalej wysuniętym punktem jest przylądek York, 10 stopni 43 minuty szerokości geograficznej południowej. Na początek musimy ustalić skrajne punkty, na przykład kontynentu, w przypadku którego chcemy obliczyć jego rozciągłość. Następnie przystępujemy do dodawania lub odejmowania w zależności na jakich półkulach znajdują się dane miejsca. Dodatkowo możemy obliczyć rozciągłość w kilometrach, mnożąc sumę uzyskaną po obliczeniu stopni.
Pamiętaj, wszystkie południki mają taką samą długość, która wynosi tyle, ile najkrótsza droga po powierzchni kuli od bieguna do bieguna. Dzięki temu możemy obliczyć, jakiej odległości w kilometrach odpowiada jeden stopień rozciągłości południkowej. Jeden stopień równa się 111,2 km, jedna minuta równa się 1,85 km, jedna sekunda to jest 0,0317 km, czyli 31,7 metrów. Obok zdjęcia widok na przylądek południowo-wschodni w Australii oraz Steep Point. Jak obliczyć rozciągłość południkową Australii? Przylądek York 10 stopni 43 minuty szerokości geograficznej południowej na północy Australii. Przylądek południowo-wschodni 43 stopnie 38 minut szerokości geograficznej południowej na południu Australii. 43 stopnie 38 minut minus 10 stopni 43 minuty równa się 28 stopni 25 minut. Jest to rozciągłość południkowa wyrażona w stopniach. Jeżeli znamy rozciągłość południkową obszaru, możemy obliczyć jej rozmiar w kilometrach. 28 stopni i 25 minut to rozciągłość południkowa wyrażona w stopniach. Wówczas 28 razy 111,2 równa się 3113,6. 25 stopni mnożymy razy 1,85 równa się 46,25. 3113,6 dodajemy 46,25 równa się 3159,85. Jest to rozciągłość południkowa wyrażona w kilometrach. Ponieważ równoleżniki mają różną długość, dlatego nie można określić średniej odległości, jaka odpowiada jednemu stopniowi rozciągłości równoleżnikowej. Dlatego nie podajemy rozciągłości równoleżnikowej w kilometrach. Rozciągłość równoleżnikowa Australii. Przylądek Byrona 153 stopnie 42 minuty długości geograficznej wschodniej. Przylądek Steep Point 113 stopni 9 minut długości geograficznej wschodniej. Przylądek Byrona leży na wschodzie Australii. Przylądek Steep Point na zachodzie Australii. Wówczas odejmujemy 153 stopnie 42 minuty minus 113 stopni 9 minut to równa się 40 stopni 33 minuty. Jest to rozciągłość równoleżnikowa Australii, która wynosi 40 stopni 33 minuty. U góry zdjęcie latarnia morska znajdująca się na przylądku Byrona w Australii. Współrzędne geograficzne według GPS. Współcześnie współrzędne geograficzne miejsca, w którym się znajdujemy, możemy ustalić bardzo dokładnie za pomocą odbiornika GPS, niewielkiego urządzenia korzystającego z systemu nawigacji satelitarnej. Dzięki satelitom geostacjonarnym umieszczonym na orbitach ziemskich możemy odczytać nasze położenie z dokładnością do kilku metrów. Odbiorników takich używamy na przykład do wytyczania trasy podróży samochodem. GPS składa się z trzech segmentów: kosmicznego, naziemnego oraz z użytkowników systemu. Poniżej zdjęcie przedstawiające odbiorniki GPS. Obok ilustracja przedstawiająca konfigurację satelitów operacyjnych GPS wraz z wirującą Ziemią. Opis wskazuje liczbę satelitów widocznych z wybranego punktu na Ziemi, który leży na 45 stopniu szerokości geograficznej północnej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.